Dobra, dzień dobry, cześć i czołem. Cześć. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. I o zdrowie pytam. Czekajcie, muszę tutaj sobie tylko zrobić podgląd, żebym wszystko widział też. Czy wszystko działa, czy wszystko nie działa i tak dalej. Dobra, pięknie. Dobra, pięknie. No to wszystko, no wszystko, tu mamy git, git, jest dobrze. Piąteczek, piątunio i lecimy. Dobra, no to wbijamy w takim razie na serwer 5M Megas Games. Jak wejdziecie, to oczywiście wchodzicie tutaj na Game Modes. O, i proszę bardzo. Game Modes, serwer 1. I lecimy. Zobaczymy, co to będzie w ogóle. Jakie tryby. O, co tu się dzieje? Poważnie w środek wyjdzie... Aha, dobra, ja obserwuję. Co to ma być? Czemu on stoi w miejscu w ogóle? Co za typiasz? Nie ogarniasz, o co chodzi w tej grze, czy co? Dobra. To jest taki Battle Royale, od razu wam powiem. Siemanko wszystkim. Cześć Michał. Nie, nie powtarzam się, jakby co, dwa Michały są. Cześć Wicio, Nikodem. O. I for Crocs. Przejedź go, przejedź! Dobrze! Kurczę, ładnie. Dobra. To jest taki Battle Royale. Oni zostali zrzuceni z samolotu i muszą jak najszybciej dojechać do konkretnych punktów, używając wszystkiego, co mogą użyć. I mogą strzelać do siebie. Siemanko, co tam? U mnie bardzo dobrze, dziękuję. A u was jak? Mam nadzieję, że też dobrze. Pozwólcie, że napiję się wody. Tym razem czysta woda, żeby nie było. Tak, to jest live. Tak, Oskar, to jest live. To jest na żywo. To leci na żywo. To nie jest premiera. Premiera będzie chyba w niedzielę. Wojtulo, 22. Witam cię wśród właściwie... witam wśród wspierających ponownie. Albo dalej. Okej. Okay. No siemanko, witam. Cześć wszystkim. Cześć Małgorzato. Cześć Oskarze. Witaj Darku. Dobra, co my tu mamy? Zobaczmy, w takim razie, czekajcie, weźmy sobie coś fajnego. Co tu chcą, co oni tu głosują? Get Dash? A ja chcę na przykład to. Nikt nie głosuje. Sam będę głosował, proszę bardzo, nie ma problemu. Block Front, Turtle Island? Dobra, niech będzie to. Cześć Kacper, siemanko. Lecimy, weźmy jakieś fajne fury. To jest bomb, tak? Tak, że będziemy musieli uważać na bombki. Serwisowe. Weźmy auta serwisowe. Będzie lepiej. Jeszcze nigdy nie jeździ nimi w sumie tak naprawdę, więc... Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak dzień mija? Szybko. Szybko mija. Dobra, ja jestem uciekinierem. Ej, to jest dziwne, bo ja zwykle nie jestem uciekinierem. Najczęściej jestem tagerem, czyli tym, który musi... O. Dobra, oczywiście zupgrade'ujemy sobie taksówkę na Maxiora. Proszę bardzo. Gdzie jest Ren? Rena nie ma. Rena nie ma dzisiaj, słuchajcie, jestem sam dzisiaj, w sumie sam, z widzami. Gramy wspólnie razem. I ogólnie muszę wam powiedzieć, że po prostu najważniejsze dla mnie... O, dobra, to będzie lipa. Zaczęło się. Ach, kurczę, szybko poszło. Bardzo szybko poszło. Nie ma, bo ja chcę, słuchajcie, ja chcę mieć możliwość rozmawiania z czatem, rozmawiania z wami, odpowiadania na wasze pytania, jak jest Ren albo ktoś inny. To zwykle kończy się tym, że po prostu gadamy między sobą. Ja nie chcę przerywać drugiej osobie, więc no. Tak to wygląda później. Dobra, na razie się rozgrzewamy. Daliśmy ciała. Jak coś, to dołączajcie. Wszystko macie w razie czego w opisie. Dobra, mapa jest ogólnie mega trudna. Ale nie mówisz, że ma być łatwo. Także ja tu uciekam przed nimi już. Nie złapiecie nas. Chyba, że... Co? Ile w ogóle ich tutaj jest? Ej, bo tam jedzie za mną jakiś typek. Nie, nie! O, dobra.
Nie. No i do wody. No pięknie, no po prostu. Come on. Dobra, czekajcie, weźmy kogoś, obserwujmy w takim bądź razie. Siemanko wszystkim, cześć, hej, dzień dobry. Jak tam? Piątkowy wieczorek. Szybko, nie? Szybko ten dzień zleciał. Dołączyłbyś, a masz zepsutego kompa? No wiesz ty co? Co z nim zrobiłeś? Cześć kotełku, siemanko. Pa. O, dobra, dobrze. Dajesz, Taylor, dajesz! Lipa. Ach, go wzięli. No, dzionek szybko minął, ale w sumie dobrze, że szybko minął, bo jest piątek, więc jutro mamy sobotę, no nie? Więc wiecie. Weekend. Dobra. Dobra, weźmy jednak coś innego. Myślę, że ten. Nie, chyba jeszcze jedna runda będzie. Ale ogólnie, kurczę, nie, to jest porażka, nie? Ten bomb tak. Dobra, weźmy coś. Nie, dobra, jest coś innego. Okej, okay, co my tu weźmiemy? Cube 3D. Na co głosujecie? Dobra, niech będzie. Cube 3D. Czyli ta wielka kostka, która się będzie obracała. I ten. Drużynowo? Drużynowo, ja bym chciał drużynowo. Cześć, Michał. Siemanko wszystkim, dzień dobry. Karta graficzna ci się zepsuła. No niestety to się zdarza. Niestety to się zdarza. A miała już swoje lata, czy po prostu tak ją cisnąłeś mocno? Bo to jest też różnica. Bo niektórych się psuje ze względu na to, że po prostu, wiecie, mocno po prostu intensywnie działają, nie? Na nie, a z drudzy, no dlatego, że mają starą tą kartę. A niektórzy mają nową kartę i po prostu też się sypie. Zdarza się. Dobra, czekajcie, weźmy jakąś fajną furę. Czekajcie, tutaj mamy tutaj. Coś z niskim zawieszeniem by się przydało pewnie. No dobra, weźmy tę 20, upgrade'ujemy ją. Okej, okay, dobra, niech będzie, jestem w żółtym teamie. Żółty. Kurczę. Już wolałbym różowy chyba. 13 lat miałeś tą kartę graficzną, no to trochę i wiesz, no na kartę graficzną to trochę dużo. Ja. Jak ktoś chce dołączyć, dołączajcie śmiało. Dobra, to jest nasza platforma, na której będziemy walczyć. Taka dzika kosteczka. I ogólnie rzecz biorąc mamy teraz jeszcze 13 sekund, więc jak ktoś spadnie, to się proszę nie przejmować. Bo ogólnie to za 13 sekund dopiero wszystko się zacznie. Ej, nie mam klaksonu? Nie mam klaksonu w tym aucie. Dobra, 3, 2, 1 i zaczęło się. W tym momencie, jak teraz ktoś spadnie, to będzie lipa dla niego. Oho. Gdzie się ryjesz, chłopie? Dobra, i teraz musimy na drugą stronę przejść. Oho, zaczyna się walka. Ja sobie oddalę kamerę, żeby lepiej widzieć. Dobra, ogólnie to się może kręcić, jeżeli chodzi o tą kostkę, tak kostka może, okej. Okay. Może się odwracać również. O, i najlepiej komuś zrobić w ten sposób. No wtedy jest szansa, że on tam spadnie. Oho, i pamiętajcie, żeby żółtych, znaczy w sensie swojej drużyny nie atakować, także patrzcie po kolorach. Bo to wtedy jest bezpieczniej. Dobra, 3 sekundy i będzie znowu coś się działo. 3 sekundy, dobra, level 3. Ogólnie później jest coraz szybciej, nie? Że coraz szybciej po prostu coś się może dziać. Totalny chaos. Odbiłeś się ode mnie? Dobra. Na razie się kręci. Wow. Dobra, 3 sekundy i za nas znowu będzie coś się działo. Dobra, teraz szybko do góry leci. Oho. Ktoś tu coś wybuchło. Tak, już gram z ludźmi na live'ie. Prawdopodobnie tak! Jerona. Oho. Dobra, to się mega szybko teraz odwraca.
Dobra, 4 sekundy, znowu się odwraca już? Nie, chłopie, nie tak szybko. Jak to szybko? Nie mogę załapać trakcji! Ej, to było... O tak po prostu. Jak to się stało w ogóle? Tak szybko, po prostu nie byłem w stanie nawet złapać trakcji, żeby podjechać do góry. Cześć Kengar, siemanko. Cześć Mariusz, dzień dobry. No ja mam nadzieję, że Minerta nie wywali, nie? Ale wiecie, jest wieczór, więc różnie bywa, weekend, wieczór. Jest szansa, że po prostu nagle się okaże, że wszyscy teraz nagle będą chcieli, nie wiem. Wszyscy stwierdzą, dobra, pobieramy teraz gita. Pyk. No. Kiedy będzie oszelka? Ale masz na myśli, na odcinkach jest codziennie, praktycznie. Ale jeżeli chodzi o live'a, to wiecie, no to nie, dzisiaj jestem sam. Ja ogólnie myślę, żeby iść w kierunku, że będę sam po prostu na live'ach, razem z widzami. No przynajmniej mogę szybko odpowiadać na wasze pytania i wiadomości na czacie. Dokładnie, to jest najlepsze. Czy będzie prywatny serwer z widzami dzisiaj? Nie, myślę, że jeżeli zabraknie miejsca na serwerze tutaj tym ogólnym, to wtedy tak, to zrobimy prywatny. A tak to myślę, że możemy tutaj współpracować razem. O. Dobra, coś tu się chyba źle zadziało dla Krystiana. Co on w ogóle robi? Jakim cudem on jedzie do góry w ogóle? Stary, jak ty to zrobiłeś w ogóle? Na dachu cisnął do góry. Pomimo tego, że był spadek w dół. Co za gościu? Dołączy za jakieś 10 minut, bo z kościoła wracasz. A no tak, w sumie tak, przecież. Przecież niedziela palmowa będzie teraz, nie? Więc ogólnie, no... Takie święto, wiecie, to się zbliża. Siemanko wszystkim, cześć Anonim, witam cię. Dobra, tu ogólnie teraz widzę, że... Jak on bokiem w ogóle do góry ciśnie? Coś z synchronizacją jest nie tak. Jak oni to robią? Przepraszam bardzo. Co jest grane? Dobra, to jest poziom 9 w tym momencie. Patrzcie, jak to się szybko teraz odwraca. I to jest niemożliwe. Naprawdę. Dobra, siemanko, dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Dobra, ogólnie mojej drużyny żółtej już nie ma. Została jedna osoba w czerwonej drużynie, dwie osoby w niebieskiej i jedna w zielonej. Widzę, że zaczęli bardzo agresywnie już grać. Mega agresja mi się włączyła. Widziałem Fast Filip, no szybki Filip, pewnie widziałem cię tam. Widziałem, że byłeś w żółtych, we mnie też wjechałeś. O, dobra, czerwonego mniej. Ewidentnie, tak jest, potwierdzone. Kengar, tak, Sojusz, pewnie, że tak. Daj znać, jak się nazywasz w grze i będziemy tutaj, wiesz, Sojusz robić. Nie możesz dołączyć do Megas Games EU? Co ty mówisz? Dlaczego? Weź im coś powiedz. Napisz im jakoś brzydko albo coś. Żeby cię wpuścili. Czy będą wyścigi face to face? Myślę, że zrobimy dzisiaj wyścigi face to face, jak najbardziej. Na razie się rozgrzejemy w takich różnych trybach szalonych. A później możemy włączyć sobie prywatny serwer. I wam odpalę oczywiście te wyścigi, które my robimy. I zrobimy po prostu wspólnie razem. Dobra, 999. Został jeden na jednego. W ogóle zobaczcie, co to miało być? A bo on spadł tamten, czy co? Czy się czas... Co to miało być w ogóle? Dlaczego on w ogóle takie duże opony miał? Już jesteś Kengar? Dobra, jak się nazywasz w grze? Jaki jest twój nick? Jest w której drużynie jesteś? Nie wiem, czy ten sam nick będzie miał, czy nie. Ej, panowie, że... Kurczę, jak agresywnie lecą już. Ej, ale jestem żółty, no chłopie, gdzie ty we mnie chciałeś wjeżdżać? Ja wiem, że jeszcze się nie zaczęło, jeszcze 5 sekund i zaczyna się w tym momencie. A, Kengar, okej, dobra. Dobra, czekajcie, na razie poziom pierwszy. Dobra, uważajcie, żółci, uważamy na siebie. Znaczy, no jak jesteście w innej drużynie, no to też uważajcie na innych. Za tobą jest bomba? Co ty mówisz? O czym ty mówisz? Jaka bomba? O, jest Kengar w zielonej, dobra. Dobra, Kengar, to nie zrzucamy się jakby co na razie, nie? Spróbujemy przetrwać jak najdłużej. A ja w ogóle nie mam klaksonu, nie? Uważaj! Kurczę, dobra, nie mogę, że tak powiem, powiedzieć to o swojej drużynie żółtych. Że nie będą próbowali cię zrzucić. Oho.
Tak to się robi. I patrzcie, on teraz wybuchnie pewnie. Spadnie tam. Słuchajcie, nie podjeżdżajcie, taki protip dla was, nie podjeżdżajcie do krawędzi od razu, bo wam ktoś wjedzie w tyłek w ostatnim momencie. Ej, co jest? Jeden na jednego, zostało jeden żółty, jeden zielony, jeden niebieski? Co tak szybko to się zrobiło? Ile graczy tam było? Hello! Czekajcie, teraz się będziecie odwracać. Level 3. Na razie tak widzę, tak troszkę bezpiecznie wszyscy grają. Bardzo bezpiecznie. Bardzo bezpiecznie cisną. Patrz, spadnie? Nie, nie spadnie. Ja tam nie ryzykuję, nie? Dobra, zostałem jeden na jeden. Niebieski kontra żółty. Dobra, poziom czwarty. Znowu to się obraca. Oho. Gościu. Oho. Nie! Zrobił właśnie to co mówiłem, żebyście uważali. Dokładnie to. Cześć, Rafał! Siemanko, witam cię. Jakie plany na weekend? Wiesz co? Granie w gry plus jeszcze będę montował szafkę na buty. Tak, dokładnie. Jaszulka stwierdziła, że potrzebujemy szafkę na buty dodatkową. No i już jest. I teraz ktoś musi ją teraz zmontować, nie? No. Taka sytuacja. Dobra, 15 sekund mamy do rozpoczęcia. O, sorry. Nie zwróciłem uwagi. Ale nie, spoko, jakby coś, jakby żółty spadł czy coś, to nie ma problemu, bo to jest tylko rozgrzewka teraz jeszcze. Ale za 2 sekundy będzie problem, jeżeli żółty spadnie z mojego powodu. Oho, dobra, czekajcie, spróbujmy kogoś teraz wypchnąć. Oho. Delikatnie zjeżdżamy. Kenkar, masz tragiczne auto. Ja wiem, że czasami się nie da wybrać samemu auta. I dużo zależy od... Wow! Chciałem wypchnąć, a finalnie prawie sam zostałem wypchnięty. Oho, czekajcie, nie, jeszcze teraz nie, jeszcze za wcześnie. Ale teraz będzie gites. Dobrze, pięknie. Dobra. Ja. Spokojnie. Kochasz mnie, ale mam nadzieję, że to jest taka, w sensie, miłość taka rozsądna, w sensie, wiesz, męska czy coś, nie? Żeby nie było. Dobra. Serio zostałem we dwóch z żółtym. Jeden żółty ja. Kija, damy radę, nie? Porobimy wszystkich. Przeczekamy ich. Oho. No chyba oni nie chcą, żeby... Coś do żółtych mają, zdecydowanie. Dobra. 5 sekund, 4. Gdzie się to... Będzie się odwracało teraz, czy nie? Tak, odwraca się. Dobra, odwraca się. Dobra, spokojnie. Under control. Serio, żółtego nie ma? O, dobra. Dobrze. Oho. Teraz się mega szybko odwracało. Znowu się szybko odwraca. Nie! Przywalił mi! Na milimetry! Ach, kurczę, zabrakło. Gdyby mnie nie przywalił, to byłoby idealnie. Jak to szkoda, że nie masz GTA? Dlaczego ty nie masz GTA? Ja rozumiem, że można nie mieć GTA w dniu premiery, kiedy kosztowało $50, ale teraz kosztuje 5 dych chyba, nie? I w sumie było za darmo nawet rozdawane. Był moment, że był za darmo. Więc przepraszam bardzo, ale no jak? No stary, no jak to tak zrobiłeś? Powiem ci, zmaściłeś. Naprawdę. Że nie przyjąłeś sobie, jak było na Epiku za free. Ja płaciłem 5 dych, nie? Znaczy $50. Na Steamie, w dniu premiery, ale kurczę, no, za darmo nie przyjąć. Michał, co mi tam grozisz z tym samolotem? Oho. Dobra, level 7 w tym momencie mamy. Ogólnie żółtej drużyny już nie ma.
Dobra, wywal go, wywal go. Oho. Aha, okej. Okay. Stary, co ty zrobiłeś? Jak szybko. Ten to jest dobry. Dwa razy musiałeś kupować, bo za pierwszym razem ci zablokowało przez mody. Ja ci powiem ciekawszą historię, bo ja ogólnie też kupowałem grę kilka razy. Raz kupiłem grę na PC-ta, raz kupiłem grę na Xbox One, raz kupiłem grę na PlayStation 4, raz kupiłem na PlayStation 5 i jeszcze na Xbox Series X, więc to jest niesamowite, ale raz, dwa, trzy, cztery, pięć razy. Pięć razy kupiłem GTA, no nie? Joszoka też musiała kupić GTA i na PlayStation 5 i na tego i na PC-ta. Nie, w sumie ja już raz kupiłem na PC-ta. No to sorry, no to ja 6 razy kupiłem GTA. Słuchajcie, to jest szalone. A później wow, Rockstar się chwali, tyle kasy zdobyliśmy, tyle milionów kopii sprzedanych. No. Ciekawe, ile osób jest takich jak ja, nie? O rany. No właśnie, dobra, czekajcie, zobaczmy, co my tu mamy. Tryb Bastet możemy wziąć, czyli policjanci kontra złodzieje. Ja bym wziął policjanci kontra złodzieje. Tylko mam nadzieję, że będzie jakiś ogarnięty uciekinier. Bo ostatnio miałem sytuację taką, że w ogóle gościu wszedł i dał się rozwalić przez Boba. Buffalo? Ja bym chciał Paragona. Albo nie, Championa chcę na przykład. I co teraz mi zrobicie? Okej. Okay. No ja właśnie, jedyne co żałuję, to że nie grałem w GTA na PlayStation 3, bo no kurczę, pewnie bym do przodu już mocno. Czy jestem? Nie, nie jestem uciekinierem, jestem policjantem. Dobra, mam nadzieję, że uciekinier jest ogarnięty. Oby. Żeby nie próbował jakoś tam kombinować, nie? Czekajcie, weźmy super samochód. Upgrade. Okej, weźmy sobie takie coś. Także tego żałuję właśnie, bo ogólnie konsoli PlayStation 3 nigdy w życiu nie miałem. Moja pierwsza konsola to była właśnie PlayStation 4 i to nawet nie ta podstawowa, tylko już Pro. To był koniec, końcówka, że tak powiem, w ogóle tych konsol. Także, no, dość późno zacząłem być konsolowcem. Częściowo. 8 dych za GTA zapłaciłeś, no widzisz. Cześć Squishy, siemanko, jak tam na treningu było? Wygraliście? Znaczy w sumie trening to niekoniecznie musiała być gra, nie może... Dobra, okej, okay. W ogóle jak wyglądał trening może? Czy to była normalna gra, czy jakieś tam... Oj, tego jeszcze nie było, dziwnie, jakoś inaczej to wygląda. Co tam? Aha. No i tak właśnie się spodziewałem, że będzie po prostu jakiś babol. Że uciekinier to będzie... Wziął, wyszedł uciekinier po prostu. Wyszedł z gry i... Dobra, tyle w temacie, nie? Dobra, dajcie mi coś innego. Czekajcie, sumo tutaj to czy to? Weźmy to. Wiedziałem, że to się nie uda po prostu. Czułem to po prostu gdzieś głęboko. O, Filip tutaj głosował, że to, no to weźmy to, faktycznie. Jak pewnie zwróciliście uwagę, ogólnie moje głosy są razy 8, bo administracja serwera da mi też dostęp do tego pakietu. Jakiś specjalny pakiet jest, można sobie kupić. Są różne bonusowe pakiety. Sojusz? Tak, Sojusz. Pewnie, że tak. Ale powiem ci szczerze, że to akurat nic nie pomoże, bo gościu, który jest czołgiem, to nie pomoże ci, nie? Jedynie co ja mogę próbować nie wjeżdżać w ciebie. Dobra, czekajcie, wózek golfowy był chyba najszybszy. Tylko nie wiem, który. No to jest bardzo wolny. Dobra, upgrade. Miałem nadzieję, że będzie teraz szybszy troszeczkę. Motoryczny trening. No właśnie tak coś czułem, że trening to nie będzie takie zwykłe, luźne granie, tylko... Po prostu, no, taka sytuacja. Ojejku.
Michał kupił 4 razy GTA. Jedno na płycie na Xbox 360, potem PC. No. Ja właśnie ogólnie też chciałem na płycie kupować i staram się, jak na konsolę, to kupuję na płycie. Witam panie Pawle, witam, dzień dobry, cześć, na czacie napisał, w grze. Możecie też na czacie pisać. W grze, tylko... A nie, nie piszcie, nie, nie piszcie na czacie w grze, słuchajcie, nie piszcie po polsku, dobra? Wow, nie w tą stronę, ej, w drugą stronę, gdzie wy jedziecie? Widzicie, że tam czołg jest? Czemu jedziecie za czołgiem? No ludzie, no w którą stronę? Ogarnijcie temat w ogóle! No i pierwszy poleciał. Wypad! Czołg nas rozjedzie, ludzie, no co wy, come on! Dobra, chyba nie ogarnęli, o co chodzi w tym. To nie jest żaden wyścig, tu mamy przetrwać po prostu. Dobra. Czołg kontra gracze. Więc my musimy tu przetrwać. O rany. Właśnie chodzi mi o to, żebyście nie pisali może po polsku, bo wiem, że na wielu serwerach anglojęzycznych jest po prostu zakaz. Jeżeli ktoś pisze po polsku, to po prostu wylatuje z takiego serwera. Pamiętajcie, że my jesteśmy razem wszyscy w drużynie. Hello! Z drogi, przesuń się, przesuń się, no! No przesuń się, jedź stąd, kęgar, no chłopie! Jaki łeb, czemu ty stoisz w miejscu? Czołg przyjechał? Chłopie, czemu tam stałeś? Zamiast uciekać. Ja nie mogę, słuchajcie, ogólnie wózki golfowe są bardzo powolne, one się bardzo powoli rozpędzają, także dobrze jest właśnie jechać, być cały czas w ruchu. Cały czas jechać. No i tyle w temacie. Słuchajcie, ogólnie to jest tak. Czołg wygrywa, jak wszystkich zepchnie. I taka jest prawda. A ci, co przetrwają, to są zwycięzcami, no po prostu. Więc my jesteśmy jedną wielką drużyną. Czekajcie, gdzie ten czołg? Ja bym chciał... Czy mogę czołg zerknąć, czy nie mogę? Chyba nie mogę. Dobra. Ojejku, ojejku. Nightblade, ciśnij, chłopie, ciśnij. Widzisz, że tam czołg... Dobra. Dobra, czołg ogólnie lekko utknął. Ogólnie czołg jak spadnie, to nie ma problemu. Czołg jak spadnie, to on się zrespi. Ale z kolei jak wy spadniecie, jako ten, no Nightblade, no stary, no... Ja nie mogę. Oho. Oho. Zaczyna się. Jak można do mnie dołączyć? W opisie masz informacje. Dołączasz na 5M'a, dołączasz na serwer Megas Games EU i następnie na Game Modes Server 1. Wszystko masz w razie czego w opisie, w razie czego, także tam weź sobie zerknij koniecznie. Oho, dobra, ciachnął go tą lufą, ciachnął go lufą. Dobra, zostało mu dwóch i przetrwali, więc teoretycznie jesteśmy jako zwycięzcy. Więc jest, no, może być, może być, może być. Dobra. I teraz jedziemy. Ludzie, no... Co za ludki? Dobra, w drugą stronę, no jedź w drugą stronę! Gdzie kęgar tu ciśniesz? Ciśnij w drugą... Nie wjeżdżajcie w siebie już, przestańcie, no! Dobra. To jest na razie chyba bezpiecznie. Gdzie ten czołg jest? Tam gdzieś ciśnie. I rozjeżdża ludziki. Dobra. Pisałeś o Spider-Manie? Tak, pamiętam. Dużo osób pisało o Spider-Manie. Ja, dobra, ja się... Słuchajcie, nie stójmy obok siebie, bo będzie dupcia. Oho. Oho. Ej, nie, tu za dużo ludzi, no przecież on zaraz tu przyjedzie. No już tu ciśnie, dobra, niech pojedzie w drugą stronę. Dobra, jest, pięknie, dobra, szybko, śmigam. Na drugi koniec. Ja idę tutaj. Tam, gdzie jest więcej osób, to tam będzie cisnął. O. Dobra, on tam pojedzie tam, bo tam jest więcej graczy. Tam jest więcej graczy. Widzisz? O. No i pojechał tam. A ja teraz sobie cisnę tędy. I uciekamy na drugą stronę, tylko szybko. Szybko, 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 szybko. Kęgar w drugą stronę, chłopie, gdzie ty ciśniesz? Do czołgu jedziesz, nie tędy droga, tam, tam, jedź, jedź! Jedź w prawo, tam w lewo jest za dużo graczy. Go, 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 tam gdzie jest mniej graczy, bo on będzie cisnął, żeby jak najwięcej osób szybko ścisnąć. Nie!
Ja miałem turbo! Ja... Ja miałem turbo. Ja miałem turbo. Ja chciałem trąbić do tego typa, nie? Siema, siema. No i se zatrąbiłem, poszło. Ale fail, normalnie. Ja. Masakra. Dobra. A Kengar stoi, no i co on robi? Czemu on stoi? Myślisz, że on ci... No właśnie, lub on ci trzasnie i tyle. Ja cię. Dobra, ogólnie to były ten, chyba dwie rundy, więc nie wiem, czy jest trzecia runda. Pojedzie w prawo, czy chyba ja pojechał w prawo? No, ja pojechał w lewo, dobra. No i pozamiatał, nie? No i co, co ty, nie ogarniesz tej lufy? Bobkata, dawaj, lufą, ciachaj, ciachaj, ciachaj! O, rany. Siemanko wszystkim, cześć, dzień dobry. Cześć, Krystian. Witam. I o zdrowie pytam. O. Dobra, czy będzie teraz kolejna runda, czy... Czy będzie już teraz wybór, co dalej? Teraz zobaczymy, ale chyba będzie, że tak powiem, wybór. Zmiana gry. Tak mi się kojarzy, chyba. Nie, koniec, tak, koniec. Ja bym wziął może lawinę. Tak? Lawina? Lawina. Ten Fallout jeszcze, ogólnie tego Fallouta jeszcze nie robiłem. Trzeba będzie sprawdzić. Z buta, co wy, gdzie tam RC Bandito będzie cisnąć? Z buta, ale ciśniemy. Jak ma auto nas zgnieść, to tak wiecie, soczyście ma być, a nie, że nam bateria wypadnie. Te wszystkie gry, które nagrywałem, były fajne. Dziękuję, Oskar. Znaczy w sumie, czy ja wiem, czy ja mam dziękować? No co w sumie to jest... Wow! Dobra, poszło. Dobra, dajcie teraz, trzymajcie kciuki. Jak tu normalnie, jak pospadali wszyscy. Jak takie karaluchy. Takie robaki pospadali. Ja, dobra. Widzieliście to? Ale miałem farta. Ale miałem farta teraz. Dobra. Dobra, teraz może być gorzej. I zastanawiam się, którędy mam przebiec. Wow! Wow! Okej. Okay. Nie pykło. Nie pykło. Najgorzej, jak się spadnie na dół i nagle okaże się, że dostajecie po prostu... strzał. Z tego auta. Aha. Nie mogę. Czemu to auto nagle na mnie skręciło? Nie zamawiałem tego auta. Ja cię kręcę. Wow. A słuchajcie, bo tak przy okazji, bo zapomniałem, miałem wspomnieć właśnie, że są donacje, w razie czego, na czacie. Super czat i super naklejki, które wyświetlają się bezpośrednio na czacie. I w powtórce też powinny się wyświetlać. I jakby co, to wam powiem, że ja zbieram teraz na żeliwo. Wow! Wow! W sensie na obciążenie. Bo się skończyło prawie znowu. Nie! Dobra. Dobra. Dobra, coraz bliżej jestem. Minuta 50, to jest taki ostatni moment, żeby sobie dosłownie obok mnie strzeliło. O, turbo dostałem jakieś. Tylko teraz mi nie spadnie mi nic na głowę, nie spadnie mi nic na głowę. O, super. Patrzcie, dobiegnę. Jest! Proszę o GG na czacie, dobiegłem! Trochę to zeszło, obserwujemy sobie Kengara, pozdrawiamy Kengar, nie stresuj się, nie obserwujemy się absolutnie w tym momencie. Chyba się zestresował. Ojku. No niezła lawina, co nie? Gdzie, chłopie, lecisz, lecisz, zostało ci minuta 15. To jest ostatni moment. Samochody joszulkowe lecą. One są dość ciężkie. No. Dokładnie. Takie dość ciężkie... Okej. W razie czego tam, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale jak się biegnie w bok, to biegnie się szybciej.
Ktoś chciałby uciekać po prostu przed autem, to jak biegnie całkowicie w bok, to leci szybciej. Ale to nie po to, żeby złapać auto, nie? Kęgar, wiesz o tym, nie? Żeby... No dobra, okej. Ale nie stresuj się. Czy on dostał w trakcie lotu? Ścisnęło go w locie? W ogóle ogólnie widzę, że tutaj inni gracze jak lecą, to też podbijają innych graczy. Kotełkowe autka, no. Fajna jest lawina. Czemu Dani napisał, że Avalanche jest najgorsza na świecie? Spoko jest. Fajne. Dobra, 3 sekundy. No niestety 20 osób chyba nie dobiegło. 7 osób tylko dobiegło. Słuchajcie, cześć Ignacy, siemanko. Tak jest, kotełek, udało się. Mamy to. Dobra, zobaczymy, jaki teraz tryb wybierzemy. Oczywiście jest głosowanie. Na co będziecie głosowali? Tak, tak? Bomb tag? No dobra, dajmy bomb taga. Czyli coś takiego, że dwóch losowych graczy będzie miało... Tutaj? Dobra, to chodźmy tutaj. Dwóch losowych graczy będzie miało bombkę i tą bombkę musi, że tak powiem, sprzedać innym graczom, zanim upłynie czas. Proszę bardzo, Ignacy, wspierający od 13 miesięcy. Super samochody, okej. Sumo? A sumo też możemy zrobić, pewnie, że tak. Tylko sumo jest ogólnie na dość sporych mapach, muszę wam przyznać. Tempesta? Tyrant. Albo Zeno. Dobra, wezmę Zeno. Zupgrade'uję. I lecimy. Nie bawię się w tuning, bo mało czasu jest, więc lepiej od razu zrobić automatyczny tuning. I stuningować po prostu wszystko. Na maksiora. Jakkolwiek by to wyglądało po prostu. No tak najlepiej. Dobra, mamy to. Okej, mam nadzieję, że nie będę typem... Oha, słuchajcie, patrzcie sobie na minimapę przede wszystkim, nie? Jak gracie tutaj w ten tryb, to patrzcie sobie na minimapę. Nie tam, gdzie jedziecie w sumie, tylko po minimapie najprościej jest. Bo możecie zobaczyć po prostu, gdzie są inni gracze z bombkami, chyba że sami będziecie mieli. Okej, jak widać na minimapie, są dość daleko ode mnie, więc... Więc ja się tutaj przyczaję i poczekam. Oho. Uważajcie na innych graczy, oczywiście. Bo tutaj chodzi też o to, żeby... przetrwać. Ostatni wygrywa, nie? Ten, który zostanie. Dobra, to czekajcie, gdzie te bomby jeżdżą? Jedna niebieska jest tam. A gdzie jest pozostały? Gdzie są pozostali? Mam bombę! Mam bombę! Kęgar, wracaj! Masz bombę! Nie będziesz już obok mnie stał za kolejnym razem. Wow! Nie, Kęgar! Wypad, Kęgar, wypad! I co tu się dzieje? I co, czemu tu jest w ogóle... Dobra, Matis, sprzedałem mu bombę. Matis chyba jest od nas, nie? O, to nauczy was, żeby nie... Jak jest bomb, tak żeby nie stać obok innych graczy. O, tutaj jadą auta! Bombiarze cisną! I właśnie mnie goni! Właśnie mnie goni! Dobra, czekajcie, którędy on pojechał? Tutaj? Tędy? Tu? Dobra, spokojnie. Wypchnięto cię, no zdarza się. Kto ma teraz bombkę? Jeden niebieski? Dobra, ja tu cisnę... Nie, czekajcie, niebieski jedzie tam, dobra. Ale niebieski właśnie tu przyjechał. Jest gdzieś tam niżej, więc ja pojadę sobie tędy. Dobra, 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 dobra! To sprzedałem! O, rany, to... I to też właśnie, jak się kończy... Wow! On tu ciśnie! Jak słuchajcie, jak się kończy meczyk, w sensie runda, to dobrze jest właśnie nie dotykać się z innymi. Bo to może się źle skończyć. 3, 2, 1, ja tam teraz wolę się... Wow! Gościu tu za mną ciśnie.
Nie! Dupa. Ile zostało? 3 graczy zostało. O, przeleciał nad nim. No właśnie najważniejsze, tak, właśnie też, ja też zginam z honorem, Kengar, czyli nie z bombą, nie? nie rozsadziło mnie. Tyle dobrze, tyle dobrze. Dobra. Mecz pierwszy z dwóch, więc jeszcze jeden meczek będziemy mieli teraz. A później zmiana oczywiście, zmiana na, będziemy coś innego grali, oczywiście, tak, tak. Jakaś inna akcja, minigra. Dobra, najważniejsze jak najszybciej się ewakuować po prostu stąd. Jak najdalej od innych graczy. Dobra. Chyba, że macie bombkę, no to wtedy inna sprawa. Dobra, ogólnie wszyscy jesteśmy tutaj w miarę gdzieś tam daleko od siebie. Znaczy bombki są daleko ode mnie, więc jest dobrze, nie? Dobra. No chłopy! No wypchnął mnie, ty ubuzie Matizie, ty niedobry. Widzieliście, normalnie ja tutaj tak starałem się ten, a zemścił się za tą bombkę wcześniej. No sfokusował się na mnie, ja nie przypuszczałem, że będzie chciał mnie zepchnąć. Więc po prostu wiecie, tak to bym ja się, że tak powiem, agresywnie zachował i bym go zepchnął. Jeszcze będzie trwał live? Nie wiem. Ale podejrzewam, że na pewno więcej niż 10 sekund. Prawie byś mnie trafił? No widzisz? Bez humoru kotełek. Czyli, że tak powiem, rozsadziło cię. O, Matiz ma bombkę. Uważajcie na Matiza. Oho. Oho. O, tutaj chyba kolega ma szybsze auto z tyłu. Najgorzej, 7 sekund mu zostało. 4, 3, 2, 1. W ostatnim momencie. Ale wróciła bombka do niego. Grałeś w Spidermana? Fajny jest? Jasne, że tak. Też grałem. Naprawdę super sprawa. Jeszcze w razie czego spróbuj sobie w dwójeczkę zagrać. To jest dopiero. Uważaj, szybki Filipie. Matiz ci ciśnie. 3, 2, 1. Oj, Matiz. Zakończyłeś to wybuchowo. Dobra, zobaczmy czy... A, dobra. Zobaczmy szybkiego Filipa. W takim bądź razie. Szybki Filip jest goniony, a już nie. O, było ostro. Było blisko. Dobra, szybki Filip, musisz ogarnąć temat. Minąłeś potencjalnego, że tak powiem, nosiciela. Tak. 5 sekund. Go, 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 go! Nie! O, stary! Ale teraz... Kurczę, blisko było, naprawdę było bardzo bliziutko. Tutaj zielony stoi. Jeden na jednego. Oho. Pa, ciśnie, ciśnie. W ostatnim momencie mu sprzedał? Tak. Pięknie. Ładnie weli. GG weli. Siemanko, Patryk, co tam? Dobrze, dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Przede wszystkim dobra zabawa. Paweł, czy oglądam dużo meczy piłkarskich? Narciok, powiem ci tak. Nawiązujesz do ostatniego meczu Polski, czy co? Nieważne, do którego się nawiąże, zawsze, zawsze jest jakaś lipa, nie? Dobra. Nie, słuchajcie, jeżeli chodzi o mecze piłki nożnej, to tak, no. Czekajcie, zobaczmy coś innego. Ale to już było, Cube. Dobra, teraz będzie więcej graczy, tak? O to wam chodzi? No dobra, to weźmy. Drużynowo, każdy na każdego. Drużynowo chcecie. Dobra, drużynowo. Czy lubię oglądać skoki narciarskie? Wiesz co? Ja lubię oglądać skoki narciarskie, jak Adam Małysz jeszcze skakał.
A później jakoś to tak, no... Zmieniło się chyba na tego... Na Roberta Kubicę, no Formułę 1. A później to... Już nic w sumie. A wcześniej jeszcze był Chłopczyc. Przed Małyszem. No, rajdy w WRC. A tak to... Teraz jakoś, nie wiem, wolę sam coś pograć, coś porobić. Może niekoniecznie skakać, no ale... Czy Ren będzie grał? Nie, Ren nie będzie grał. Ja dzisiaj staram się skupić na rozmowie z wami na czacie. Jak byłby Ren, to byśmy gadali po prostu i nie byłoby możliwości. Dobra, NTT. Szybki upgrade'ik. Jestem gotowy, jestem w drużynie czerwonej. Widzę, że jestem razem z Kengarem. Chyba nie wiem, ktoś jeszcze tutaj jest? Dobra. Oglądasz mnie od kilku lat? Oskar? No nieźle. Dziękuję za wsparcie. Słuchajcie, ja wiem, że na przykład niektórzy dziękują często za jakieś tam donacje, ale ja dziękuję za każde wsparcie, nawet w formie właśnie oglądania, bo... Poważnie? Czerwony? Poważnie? Czerwony we mnie wjechał, widzieliście normalnie? No ja nie mogę. No mam jakieś lipne auto w ogóle, ono skacze z każdym tym. Ej, no bez jaj, co ja mam za auto? Z papieru? Co to ma być? Tak się nie stoi, bo się robi tak. Gitara. Nie no, to nie wiem kto wziął jeszcze NTT, ale to auto jest beznadziejne do tej gry. Czekajcie, zobaczmy czy mamy tutaj... O, Szymona sobie poglądamy. Kotełek został pchnięty w dupkę, no zdarza się. Wiadomość została przesłana do sprawdzenia, w razie ja widzę ją. Tak to przeczytałem. O rany. Nie no, słuchajcie, to jest po prostu ciężka gra. Ciężka gra. Wszystko zależy od auta, które wybierzecie. Jak wybierzecie tandetnie auto, tak jak ja, no to po prostu będziecie jeździć papierem. Szymon, poważnie? Co to miało być? Szymon, co ty zrobiłeś? Zasnąłeś tam za kierownicą? Gitarka spokojnie, ja ogólnie nie zauważyłem, że ten, dobra, nieważne. Bo ja widziałem, że ktoś stoi, walnąłem, a później zobaczyłem nick, więc no, trochę za późno zobaczyłem ten nick. Paweł, od jak dawna masz swoje obecne słuchawki? Jerona. A żeś mi zadał pytanie? Nie, nie jestem w stanie ci odpowiedzieć. Nie wiem. Nie pamiętam. Pamięć się ogląda, jak naciśniesz X. Nie, dziękuję. Ja wolę patrzeć z perspektywy gracza. Odebrałeś to nowe auto w GTA Online? Jak? Jak, Patryk? Spoko jest? W ogóle właśnie odebraliście to nowe auto? Czy nie? Jak wam się podoba? Chyba trochę... Ale moi nie. Myślałem, że trochę przesadził. Jaki sojusz? Fast Filip, ja nie żyję po prostu. Ej. Ja też zresztą. Więc jaki sojusz? Kengar, zablokowali ci konto do 14 kwietnia. Znowu przez mody, czy co? Jakieś 5 lub 6 lat, Oskar napisał. Możliwe. Jest taka szansa. Czy możemy kiedyś zagrać na PlayStation 5? Wiesz co, właśnie ktoś mi zadał ostatnio takie pytanie. Kilka osób zadało mi takie pytanie, może w ten sposób. Więc myślę, że w przyszłym tygodniu, jeżeli nie wymyślę czegoś innego, albo coś innego nie będzie naciskało, żeby było coś innego na live'ie, to myślę, żeby zrobić live'a na PlayStation 5 z GTA. I byśmy zrobili ten napad na... chociaż nie wiem, zobaczymy ile będzie osób po prostu. Albo jakieś minigierki.
Ej, nie, słuchajcie, to auto jest lipne. Ja skręcam i ono się pochyla. Zobaczcie. Ja jej prawie mogę przywrócić, robiąc w ten sposób. No to trochę mam przerąbane. No co jest? Co to miało być? Jak miałem go uderzyć? Widzieliście to? Jakiś błąd synchronizacji. On nagle wystrzelił, zanim go uderzyłem. Jakim cudem? Stał bokiem. Dawaj face to face? Dobra, spoko. To za chwilę ogarniemy face to face. Jak skończymy tutaj grę na tym Cube 3D, tą akcję, minigierę, to myślę, że jak najbardziej weźmiemy sobie, ogarniemy tego. Face to face. O, zerknijmy na Kengara. Kengar wziął... W idealnym momencie. W idealnym momencie po prostu zerknąłem. Czekajcie, zobaczmy, co my tu mamy. Twoje auto lewitowało. No właśnie, mam wrażenie, że chyba tutaj coś, chyba gdzieś tam synchronizacją trochę leci. Czy nagrałbym jakiś odcinek z napadów? Dopiero co był napad przecież. Dopiero co przybył napad robiony. Właściwie nalot na Clackimbell. A jeśli chodzi o rozwalanie ludzi na sesji, no to prędzej na konsoli bym taki coś mógł zrobić. Aż szybki film mamy, no wiesz co, nie wiem. Kengar, ty chcesz mnie zrzucić, czy co? Sam się, no i sam się zrzucił prawie. Dobra. O. Może teraz przeżyję trochę dłużej. Nie, to tak nie, tak nie, tak nie, tak nie, 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 tak, 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 nie, 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 nie. Dobra, wróciłem. Czekajcie, wracając do tematu. Dobra, bo się teraz w ogóle zgubiłem w temacie i w ogóle. Czerwoni, uważajcie na siebie. A Szymon, dobra, nie, to Szymon, to ostrożnie, to ostrożnie. Kupi... Nie, dupa, wracaj! Co za koleś, dobra, nieważne. Więc rozwalanie ludzi na sesji to jak już to na konsoli, bo na PC-cie to jest po prostu taka ilość po prostu cheaterków, że to jest beznadziejna sytuacja. Rozwalanie ludzi na sesji później wygląda tak, że to nas rozwalają, a jak chcemy ich rozwalić, to są nieśmiertelni, więc... Ale zresztą, powiem wam szczerze, też była sytuacja jakiś czas temu, był odcinek, rozwalanie ludzi właśnie na sesji, była rozruba robiona na PlayStation, na konsoli. I też byli nieśmiertelni, więc... Mam nadzieję, że to ogarną w GTA 6. Tak, oni się nade mną znęcają zdecydowanie. Tak, Kengar, za chwilę przejdziemy na prywatny serwer, żeby zrobić face to face. Bo ogólnie face to face nie jest chyba losowo tutaj w game modes. To trzeba ręcznie odpalić. Ignacy, żeby stać na odpowiednim kolorze. Faktycznie jest coś takiego. To się nazywa Color Dash. Anullo, siemanko, cześć. Też losowo jest kotełek? A to nie wiedziałem. Myślałem, nie trafiłem nigdy na face to face, na game modes. Dobra. Dziś był napad z GTA? No, był, można powiedzieć. Forma napadu była. Za ile mam komputer? Wiesz co? Kurczę. Wiesz co, tam cena się zmieniała, chyba, jak dobrze pamiętam, ale... w momencie... w grudniu był za 12 tysięcy. Jak dobrze pamiętam. I była... czekajcie, muszę sobie to przełączyć, o. W grudniu był za 12 tysięcy, teraz mamy marzec, w sumie już prawie kwiecień, więc nie sprawdzam, jak cenowo stoi. Ja wiem, żeby zmieniały się ceny. I też informowałem, w razie czego, o tym komputerze. Było przecież chyba, nie? Jak się wydaje. O. W styczniu informowałem, o. W styczniu były materiały puszczane o tym. Tylko to w postaci chyba lokowania. Takiego króciutkiego. W sensie nie było dedykowanego filmu, tylko było po prostu w formie fragmentów w grze. Przed odcinkiem.
Żeby grać na 5M, to trzeba mieć grę na Epiku czy na Steamie. To jest chyba nieistotne akurat. Po prostu musisz mieć kupioną grę i tyle. Nieważne na jakiej platformie. Tak mi się wydaje, ale nie jestem pewien. Bo wiem, że osoby, które mają też normalnie na Social Clubie bezpośrednio kupione, to też nie ma, też normalnie działa im. Oho. Ej, w ogóle, zanim mam komputer, to pytałeś o komputer? W sensie... Komputer. W sensie sam komputer. Mam nadzieję, tak chyba. O, Kęger ma na Rockstarze. No widzisz, no i widzisz. Działa, śmiga. Dobra, słuchajcie, w takim razie przejdźcie sobie do huba. Czyli M Return to Hub. Albo w sumie tutaj będzie za chwilę możliwość. Także kto ze mną tutaj by chciał zagrać na face to face, to wbijajcie na do huba teraz powrotem. Nie wybierajcie gry, tylko tutaj proszę na dole Return to Hub. Tak. Proszę bardzo. Ja w takim razie już zaraz tutaj zrobię nam sesję. Czekajcie, zróbmy party. I teraz tak, jeżeli chodzi o party, tu macie join party code. Ja może wiecie co, nawet zrobię tak, że wpiszę ten party code. Party code, cyk. I to jest tak, IL, czekajcie, IL DH 6H. Okej, okay. Cyk. Proszę bardzo, i daj mi tutaj. Nie to, tutaj. Ja, dobra. O, cyk. Przypnij wiadomość. I to będzie przypięte teraz u góry. Dobra. Hop. Post server. Oczywiście party. Limit damy tutaj trochę większy, bo ktoś miał większy. Dajmy też więcej ilości graczy, nie wiem ile to jest teraz, 8 było tam chyba, ale to dajmy na wszelki wypadek więcej, jakby coś się miało zmienić. Wyłączmy sobie czat. Self-hosting, no tutaj dobra, host server. Czy oglądam Venoma i Venoma 2? Podejrzewam, że tak, ale nie pamiętam. Na pewno w telewizji puszczali, to wiem. Dobra, chwilkę poczekamy, dołączcie do serwera. W razie czego klikacie M, party, join, tam, i tutaj powinniście mieć w tym miejscu tutaj join party server. Wsiądę do Kengara. O. Albo w sumie nie, wsiądę sobie gdzieś indziej. Jeszcze chwilę poczekam, żebyś wszyscy załadowali do gry. Dzień dobry, wieczór wszystkim. Cześć Jerzyku, witam, dzień dobry. Dobra, czekajcie, weźmy tak, weźmy sobie personal vehicle. I weźmy... A, policyjny może być. Czemu by nie? Albo w sumie nie. Nie, dobra, może być policyjny. Albo nie, audiczkę wezmę. Sekundkę. Gdzie tu jest? Argento to było? Argento chyba. No, Argento. Proszę bardzo. Dobra. Payday 2 jest za darmo na Epic Games. Co ty mówisz? Dopiero co była premiera, wydaje mi się, nie? Dobra, słuchajcie. O, dobra. Widzę, że dołączacie. Więc ja już w takim razie, w razie czego w trakcie gry też można dołączać, więc nie przejmujcie się tym. Wyścigi face to face. I weźmy sobie z takich większych może, bo jest nas troszeczkę więcej niż normalnie na odcinku. Więc ja bym tutaj jakiś fajny może tutaj wyścig wziął, taki może troszeczkę face to face'owy, ale to może spróbujemy. O. Tyle tylko, że ja włączę jeszcze Nitro, żeby w razie czego pod X-em będziecie mieli Nitro. No i lecimy. Proszę bardzo. Dune? Kurczę, słyszałem właśnie, że podobno dobry film, ale jeszcze nie miałem okazji. Nie miałem okazji jeszcze oglądać. Ja nie wiem, czy będę miał okazję w sumie. Dobra. Przygotujcie się, przygotujcie się. Ciśnij, dobra, cisnę. Nitro w razie czego włączy się z czasem. Także obserwujcie komunikat. Wow, wow, wow!
Dobra. Dobra, nitro włączone. Pod X-em możecie klikać, będziecie mieli dopalacz. Oho. Oho. Dobra, jest. Ogólnie są samochody losowe, więc każdy będzie miał co innego. Dawaj, dawaj, lecimy. Nie, 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 nie. No bez ja, już byłem tutaj. Już tak blisko. Ja już praktycznie łapałem ten punkcior. Oho. Oho. Taka sytuacja. Ma być Venom 3. Ja słyszałem ogólnie też, że ma być też... jak to się nazywa? O nie. Nowy dodatek do Spider-Mana 2. Ale czy faktycznie będzie, to nie wiem. I kiedy. Dobrze jakby był, nie? Wow! Kengar ma mocniejsze auto. Kiedy Brickris? Nie mam żadnego pojęcia. Nie planuję odcinków do przodu, a za bardzo. Dobra, ja się minę z nimi na razie. Żeby troszeczkę tutaj nadrobić. Oho. Nie no, bez jej, jakie auto dostałem. I tym mam ich pokonać? Jakbym dostał Czernoboga, to ja rozumiem, ale... takim czymś? Co ja z tym mam zrobić? Widzicie? Ledwo dotknąłem go, a wyskoczyłem w powietrze. No świetnie, ten dostał Scramjeta. Dobra, jest. Hop. No i super, znowu jakiegoś Duke Gruchot. Rewela. Czy planujesz jakąś nową serię z innej gry, której nie było na kanale? Jerzyk, czy ten... czy ty widzisz wszystkie filmy? Nie, ogólnie słuchajcie, ogólnie tak. W tamtym tygodniu były dwie nowe gry. Oho. Chyba mi wróciło. Słuchajcie, tym gratem to ja nigdzie nie dojadę. Ja. Także było prowadzenie sklepu faktycznie. Były stunty samochodami, też taki nowy tytuł. Od, że tak powiem, twórców z Ukrainy. O. Ale to było w tamtym tygodniu, a... o. Oho. Wiedziałem, że we mnie wjedzie. Po prostu, wszyscy zawsze wjeżdżają. Zawsze jest Focus Paweł. Czy będzie kolejny odcinek z gry właśnie o prowadzeniu sklepu? Myślę, że nie. Myślę, że nie. Bo... o kurczę. Bo wasze zainteresowanie było dość nikłe. Małe. No bez jaj. Siemanko, Dawidzior. Siemano, cześć, hej. Także jak najbardziej planuję też nagrywać nowe gierki. Ale zawsze wszystko zależy od tego, czy seria będzie, to zależy od tego, czy... będzie odpowiednie zainteresowanie tą grą, bo to nie ma sensu, żebym ja nagrywał tylko dla siebie, nie? Oho. Nie, nie, nie! No, dziursko tutaj było. Nie ma jak się walnąć w dziursko. Wow! Tam był... Buggy Rampa była. Plus jest taki, że osoba, która będzie miała Buggy Rampę, to z czasem po prostu zacznie mrugać i nie będzie mogła robić tego, co robi. Także Kengar, to jest ograniczone czasowo. Dobra. Dobra, spokojnie, dobra. Dobrze! Miał wyższy samochód, co prawda większy, cięższy, ale... o, Buggy Rampa, w końcu! W końcu coś normalnego. Chyba. Teraz przejadę przez wszystkich.
Dawaj ich, patrz. Teraz się zemszczę na wszystkich. O nie, spadłem. Zemsta bywa słodka. O nie, druga bugirumpa. Wszyscy mają bugirumpy teraz. Najgorzej. Nie, no, dobra, to zabrakło drogi. Cześć, Simon Jasty. Cool. Dobra, dobra. A, tam jest, dobra, punkcior. Trochę więcej GTA jest. Tak, ostatnio było troszkę więcej GTA ze względu na to, że... było DLC. Clucking Bell. I samochody nowe i tak dalej, więc musieliśmy szybko nacisnąć z tematem. Oho. Dobra, mamy to. Lecimy. Co tam? Cześć, siemanko. Bardzo dobrze, dziękuję. Miły wieczorek. Trochę głodny się robię. Ktoś kolację by jakąś tutaj przygotował. Wow, wow! Dobra, ale miałem farta. Żebym jak rozmienił auto. I nie wyleciałem. Sorry, Szymon. Ignacy, ile wyświetleń musi mieć odcinek, żebyś uznał, że widzowie są zainteresowani? To nie jest kwestia wyświetleń. Bo wyświetlenia mogą być naprawdę bardzo dobre, ale może się okazać, że na przykład ludzie wchodzą na odcinek i widzą... O, nie są zainteresowani grą i wychodzą. Ja to mogę sprawdzić. Oho, dobra. Więc tutaj liczy się nie tyle, ile jest wyświetleń, ale przede wszystkim, ile stałych widzów klika w miniaturę, żeby zobaczyć film. Jak długo ogląda ten film. A wyświetlenie to jest na trzecim miejscu. Więc wiecie jak... O kurczę. Jak w przypadku GTA jest niemal połowa czasu oglądania... Długość odcinka to jest połowa... Znaczy inaczej. Czas oglądania jest niemal połową długości odcinka, a podobnej długości film z innej gry ma 2 minuty oglądania, no to jest różnica. Duża różnica. O nie, znowu wypadłem. Albo kiedy stali widzowie widzą miniaturkę, na przykład nie są zainteresowani na przykład, no wtedy też to widać. Jestem obserwowany? Wiem, że jestem obserwowany. Zapraszam, dołączajcie, śmiało. Zapraszam, lecimy. Masz pytanie, to zadaj pytanie. Nie mów, że masz pytanie, tylko zadaj pytanie. Kiedy Sons of the Forest? No to jest właśnie kolejny tytuł, który po prostu został mega opluty przez widzów. Więc szykujemy się teraz, żeby zrobić ostatni odcinek. Tylko chcemy, żeby ten odcinek był fajnym odcinkiem, takim ostatnim. Czyli robimy totalnie zakończenie. Ale żeby to zrobić, to trzeba przejść grę. Więc żeby przejść grę, potrzebujemy wielu godzin. Więc nagranie tego jednego odcinka wymaga wielu, wielu godzin po prostu gry. Dlatego potrzeba czasu. Musicie dać nam jeszcze czas. Jeszcze czas, jeszcze więcej czasu. Dobra, słuchajcie, weźmiemy jeszcze kolejny w takim razie wyścig. Kolejny wyścig face to face. Zobaczmy sobie, czekajcie, tutaj ten może nie. Dobra, ten będzie mega porąbany. Ale okej, spróbujmy. I weźmy sobie jeszcze, żeby było włączone nitro. I chyba będzie okej. Dobra. Czy będę kupował dodatek do Spidermana 2? Właśnie dzisiaj nawet o tym mówiłem, że jeżeli będzie nowy dodatek, to jak najbardziej tak i w sumie czekamy na to. Zobaczymy. Zobaczymy, słuchajcie, ale na pewno na 99,5% tak. A czy będę nagrywał? Na 99% tak. No, no, jak mnie tu pocisnęli już na samym starcie. Tu ogólnie trzeba mega uważać.
Nie! Szymon, ty chciałeś jechać w prawo, a pojechałeś w ostatnim momencie w środek. Ja też chciałem. Mówię, jadę środek. Jak on jedzie w prawo, to ja jadę w środek. No i pojechał środkiem też. Tylko trzeba tu większą prędkością przejechać, nie? Uuuu! Dobra. To będzie mega trudne do zrobienia. Oczywiście standardowo wszyscy zawsze fokus na mnie. Dobra. Rany, co ja tu mam w ogóle? Co to ma być za auto? O, rany. Czy robię jeszcze filmiki na TikToka? Wiecie co? Chyba zapomniałem wrzucić. Tak, co jakiś czas, znaczy no inaczej, jest długa przerwa. Ale co jakiś czas będę starał się gdzieś tam wrzucić jakieś fragmenty właśnie z odcinków, ciekawsze. I chyba zapomniałem, faktycznie, ja wrzuciłem... Kurczę, zapomniałem... Ja cię, no... Ja faktycznie zapomniałem, już dzisiaj wezmę, wrzucę. Bo ja totalnie wrzuciłem na YouTube, ale... Shorta, ale nie na tego. Kurczę. Dobra. Nie! Ale tu mam pecha. Czy w Gliwicach ludzie, widzowie często podchodzą do mnie, żeby po zdjęcie albo autograf, coś ten? Wiesz co? Ogólnie rzadko jest sytuacja w ogóle, żeby można było mnie spotkać, więc... Ja po prostu wsiadam do auta, jadę w konkretne miejsce, wbijam tam, gdzie mam wbić i wracam. Albo jadę do konkretnego innego miejsca, nie? Więc nie ma czego jakiegoś spacerowania z mojej strony. A pomimo to w sumie zdarza się, zdarza się. O, Sasquatch! Ale można po nim przejechać, więc w sumie nie jest taki super, jakiś ekstra i ogólnie, kurczę. No właśnie. Właśnie o tym mówię. Czy nagram jeszcze BMG Drive? Wiecie co, ciężko powiedzieć, ogólnie nagram taką ilość gier po prostu, że ponad 200 gier było nagranych. Że nie jestem w stanie powiedzieć, kiedy, co znowu nagram. Czemu nie lubię spacerować? Nie, jakoś nie lubię. Jak idę, to w jakimś konkretnym celu. Słuchajcie, nie, to auto jest mega tragiczne po prostu, żeby przejechać gdziekolwiek, cokolwiek zrobić. Także bardziej pechowo nie mogłem dostać. Oho. No przesuń, próbuję przejechać. O rany. Czy byłem kiedyś w Warszawie? Wiele razy. Wiele razy byłem w Warszawie. Ja nie mogę, słuchajcie, niby taki duży, ale to normalnie... Słabizna straszna. I teraz słuchajcie, nie jestem... No widzicie? Ja w ogóle nie będę w stanie w ogóle dalej pojechać. Bo to auto samo z siebie spada, nie ma przyczepności po prostu. Oh, come on! Ja wiem, że ludzie się na mnie fokusują. Ja wiem o tym. Nie, tu ja muszę mega powoli wjechać. Ach. I to jest właśnie to, słuchajcie, dostaniecie kijowe auto. Znaczy ono byłoby spoko, nie? Ale nie na tą mapę. Nie! No i tyle w temacie. Niby taki duży, ale ja... Taki duży, taki mały... A nie przejedzie.
O! Dobra. Widzicie, w ogóle on tu sobie tak podskoczył sam z siebie. Co za łobuzy. Paweł, jaki kraj? Tak, w opisie masz. EU. Bo ogólnie jesteśmy w Unii Europejskiej, wiecie o tym, nie? W Europie jesteśmy. Nawet wózy golfowe mnie prawie przepchnął. Ja! Siemanko, buty! Cześć, hej! Ja nawet nitro nie używam, bo to jest po prostu niewykonalne. O! Dobra. Nie, no i Kengar oczywiście. Czy będzie jeszcze Motor Town? Nie jestem w stanie odpowiedzieć, słuchajcie, na pytania, jaka gra jeszcze będzie. Bo nagram ponad 200 gier. Nie jestem w stanie przewidzieć, kiedy znowu jakąś nagram. Kiedy kolejny live? Live są w piątki o 18. Nie, to jest najgorsza mapa, jaką mogą wziąć. To auto nie jest w stanie jechać po tej mapie. A 666 w ogóle czekał na mnie. Widzieliście? Czy twoja skrzynka gmailowa jest pełna, gdy wysłałeś informację? Co? Kiedy wysłałem informację o giveawayu? Narciok, o co chodzi? Jaka skrzynka gmailowa? Ja ogólnie już dostałem duszka, żebym mógł spokojnie przejechać. To jest takie kolejne ułatwienie. Jeszcze nigdy w życiu mi się nie zdarzyło, żeby mi włączyli duszka. Dobra. W końcu normalne auto. Dobra. No i teraz widzicie, teraz to idzie. Cyk. Proszę bardzo. Tampę drift dostałeś? Widzisz. Dobra. Kogoś tam chyba wybiłem. Dobra, buggy rampa? Pewnie. Oho. Chyba za duże przyspieszenie dostałem, ale nie ma problemu. Chyba Fast Philip spadnie. Ej, to bez problemu podjeżdża do góry. Ale czadzior. O! Dobra. Co to ma być za auto w ogóle? Którego zaatakowałem. Kiedy odcinek z Horizon? Z Forza Horizon? Jutro. Jutro będzie odcineczek. Zostało 27 sekund życia wszystkim. Dobra, dawaj. Ja w ostatnim momencie nadrabiam wszystko, nie? Nie! Dobra, za szybko. O! 4 sekundy i koniec. Ojejku. Dobra, bierzemy w takim razie jeszcze kolejny, że tak powiem, wyścig face to face.
Tylko teraz wezmę jakiś taki płastszy, żeby był bardziej płaski może. Inny tryb? A dobra, możemy zrobić bastet. Spoko. Spoko, zróbmy bastet. Czemu by nie? Czyli policjanci kontra złodzieje. W takim bądź razie, proszę bardzo. Ja zacznę być złodziejem. Kangar, chcesz uciekać? Dobra, proszę bardzo. Twój pomysł? Będziesz uciekającym. Proszę bardzo, już bierzemy w takim bądź razie tryb. Bastet. Samochód do ucieczki weźmiemy sobie, niech będzie champion. I teraz tak, jeżeli chodzi o drużyny. Kangar, będziesz kryminalsem. Ktoś chce być w śmigłowcu? Ktoś chce być w śmigłowcu czy nie? Napiszcie na czacie. Czy losowo? Dobra, nikt nic nie pisze, więc dobra, lecimy. A nie, kotełek chce być. Kotełek, jak ty miałeś, jaki miałeś nick? Kotełek, kotełek. Jaki miałeś nick? Czy Five może lagować? Wszystko może lagować tak naprawdę. Kotołek, ale szybko musisz napisać, jaki masz nick. Jaki nick to był? A, same szóstki, dobra. Czyli pilot. Dobra, tutaj reszta to policja. O. I lecimy. Właśnie muszę napić wody. Powodzenia wszystkim oczywiście, jasne, że tak. Kangar, jasne. Dobra, zaczynamy. Policjanty kontra złodziej. Kilku policjantów i śmigłowiec kontra złodziej. Okej. Ja bym sobie tutaj wziął samochód w postaci, czekajcie, jakiś taki szybki w miarę. A tego jeszcze nigdy nie miałem. Niech będzie ten. Gotowy. Powoli dołączasz? Spoko. Mam prośbę, ja nie gram. Aha. Dobra, no to lecimy. Proszę bardzo. Kangar. Tam się tylko nie baw się z tym Bobem, bo już wiele razy była sytuacja, że ktoś się bawił, chciał pokazać coś i później, kurczę, padał. Od Boba samego, albo od policjantów. Więc idź tam, wiesz, strzelaj porządnie. Żeby nie było, że nawet nie wyjdzie z budynku. Czy gram Need for Speed Most Wanted 2005? Kurczę. Nie wiem. Sekundka. Czy grałem w Need for Speed Most Wanted z 2015 roku? No. Z dnia premiery. Słuchajcie. Wow! Dobra, słuchajcie, ogólnie sytuacja taka. Adrian podarował pakiety wspierania. I w tym momencie Kangar dostrzymał w prezencie. To jest losowo. Oczywiście, jak dobrze pamiętam. Dostał wspieranie. Kangar. Widzisz? Dziękujemy, Adrian. Cześć wszystkim, siemanko. Oho. Dobra, lecimy za Kangarem w takim razie. Gdzie on tam pojechał? Tutaj, dół? Oho. Dobra. Tutaj? Nie, zjechał na dół, czy mi się wydaje? Ja zeskoczył na dół sobie. Tutaj na dół, ludzie, dziewy, tutaj trzeba zjechać na dół. O.
Dobra, zobaczmy, jak daleko jest. A, nie mogę tak zobaczyć, to nie ta, nie oryginalna, ten. Na tym serwerze nie ma takiej opcji. Dobra, lecimy. Wow. Jeszcze kawałek. Dobra, ogólnie Kengar już widzę ciśnie bezpośrednio na lotnisko. Troszkę za wcześnie chyba mi się wydaje. Ale zobaczymy. W Derta grałem. Zdarzyło się. Zanim tylko będzie GTA 6? No mam nadzieję. Ale wiecie, jak to wygląda z tymi nowymi grami. Zawsze zapowiadają grę, później się okazuje, że przesuwają w ogóle premierę. Gdzie on jest? U góry? No to jadę na górę. Chyba zeskoczył. Dobra, tam też jest możliwość zaskoczenia, więc... O, co za gościu, normalnie pojechał w drugą stronę. Dobra. Okej. Chyba tędy da radę. W razie czego, jak ktoś jest daleko, może zawsze przytrzymać R, czy tam F, nie pamiętam. I się zrespić, słuchajcie. Nie! No hopy, a żeś tu normalnie nastawiał tych botów. Dobra, pilot ma teraz działko, wal tam w niego. Strzelaj. Pilot może strzelać, ma tam rakiety i tego. I ten, na tabulatorze może tam pozmieniać w razie czego. O, Kengar utknął. Jest na płocie. Czy ja mogę tu zeskoczyć? O, dobra, super. Dobra. Wystarczy do niego podjechać teraz. I to jest właśnie ta sytuacja, słuchajcie, to jest najgłupsze. Ale to jest mega pech po prostu. No. Utykasz na płocie, nie jesteś w stanie nic zrobić, no i tyle. I ktoś podjeżdża, tylko siema, proszę bardzo, jedna osoba i... wydaje się, że wyjdzie 10 trailerów do GTA 6, zanim wyjdzie GTA 6. Wiecie co? Wydaje mi się, że nie. Podejrzewam, że maksymalnie jeszcze 2 trailery będą. Czemu można wysyłać donacje tylko przez super chat albo super naklejki? Wiesz co, z tego względu, że... Czekajcie, zróbmy jeszcze jednego policjanta w kontrazłodziei. Że ja po prostu nie lubię tych donacji z tych innych serwisów. Bo tam naprawdę mocno rżną na kasę. Więc nie po to ktoś płaci, żeby ktoś zarabiał inny. Bez sensu. Poza tym jeszcze jedna rzecz jest taka, że w przypadku oczywiście tych zwykłych donacji. Czekajcie, Paragon R. Teraz ja wezmę, bo uciekam troszeczkę. Tak? Ktoś chciał? Nie, nie. Dobra, okej. Kwestia wieku, wiecie. W przypadku GTA, znaczy w przypadku tego. W przypadku właśnie YouTube'a, to kwestia jest taka, że jest chyba tylko wyłącznie płatność kartą, więc tak naprawdę wiem, że zawsze 18+ będzie, nie? A w przypadku tych innych, gdzie są... czemu tak strzelacie do mnie? I tak mnie rozwalicie. W przypadku właśnie tych innych właśnie jakichś serwisów, no to niestety kwestia wygląda tak, że nigdy nie wiadomo, kto wysłał tego SMS-a i później się okazuje, że rodzic jest zdenerwowany, że dziecko wysłało tyle SMS-ów i słuchajcie, ja tego nie chcę. Four Crocs, chcesz uciekać, tak? Dobra, spoko. Czekaj, tylko muszę zrobić tak. Tak? Pozdrawiam wszystkich na czacie. Kto chce być pilotem? Ktoś chce być pilotem, czy nie? Tylko piszcie od razu nick swój na tym, jeżeli nie... Żeby nie było.
Chcesz helikopter? Możesz, ale jak się nazywasz? Jaki jest twój nick w grze? Inaczej nie, nie jestem w stanie nic ten. Matis, okej. Okay. A czy nie ma nawet tutaj? Nie widzę. A, nie macie. No to... Co ty mi tutaj ten? Dobra. To lecimy. Jak mi dzionek miała? Bardzo dobrze, dziękuję. Czy mam Need for Speed Hit i Need for Speed Payback? Tak, mam i nawet były serie z tej gry na kanale. Pewnie, że tak. Ile mam najwięcej? Czekajcie. Sobie zmienię autko jakieś tutaj. Kurczę, tam wygląda na najszybsze jakby. No dobra, niech będzie ten. Ile miałem więcej, najwięcej widzów na live'ie? Wiesz co to było, jak tylko wprowadzili, bo jeżeli, jak to było jeszcze popularne na YouTubie i to była nowość i była mega promowana przez YouTube, to na YouTubie, w roku, w którym to wprowadzili, nie pamiętam kiedy to było, to był chyba, kurczę, 2019, 2018, może, nie pamiętam teraz. I to było wakacje. To było gdzieś między 2800 a 3000 osób. I powiem wam szczerze, to była masakra. To była masakra. Tam było takie tam znacznie większe spowolnienie czatu było. A tak czy siak było ciężko w ogóle, żeby jednocześnie grać i odpowiadać na wszystkie pytania. Więc teraz jest troszkę lepiej, może... W sumie, bo... Poważnie? Aha. To ten, to brawo, nie? O rany. Wywaliło go. No. Dobra, no to zróbmy tak, że ja będę po prostu uciekinierem. Mnie raczej nie wywali. Dobra, host. Game mode. Busted. Weźmy ten Paragon R. Edytor. I dajmy sobie tutaj, o. Amatis tam pisał, że chciał być śmigłowcem. No to proszę bardzo. Czy powróci seria z Dying Light'a? Wiesz co, na chwilę obecną, jeżeli chodzi o Dying Light, to raczej nie, prędzej już Dying Light 2. Ale próbowałem i niestety nie byliście zainteresowani nowym DLC, jak wyszło, więc... Raczej nie. Tak, Ignacy, dokładnie. Wtedy jak wprowadzili live'y na YouTubie, to wtedy były mega promowane po prostu. To jest tak teraz z shortsami. Są mega pompowane przez YouTube. I zresztą tam widzieliście chyba. W pewnym momencie też zlikwidowałem shortsy, teraz do nich, że tak powiem, troszkę wracam. Ale był taki moment, że jeden z shortów, przykładowo, był w stanie generować po 20 tysięcy wyświetleń w ciągu dnia. I na przykład w ciągu miesiąca zrobił 500 000 wyświetleń. Więc astronomiczne po prostu wyświetlenia tam lecą. Przynajmniej potrafią lecieć. Tak samo było właśnie z live'ami. Mega były promowane. I wszędzie się praktycznie wyświetlało. A teraz to tak, jak ktoś chce zobaczyć live'a na YouTubie, to jest tam zakładka oczywiście. Ale na stronie głównej nie uświadczycie, tak naprawdę ciężko, żeby zobaczyć jakiegoś live'a. Tylko filmy i shortsy lecą praktycznie na stronie głównej. Czy będzie kiedyś odcinek z Fortnite'a? Był kiedyś jeden odcineczek z Fortnite'a. Ale Fortnite jest tylko wyłącznie u mnie na live'ach. I mam wrażenie, jakby ta postać szybciej biegała. Czy będzie kiedyś odcinek z Minecrafta? Narciok, było wiele odcinków z Minecrafta. Blisko setka. Mam czerwone plamki? Nie wiem, od czego to jest.
Nie mam żadnego pojęcia, z czego mi się plamki zrobiły. Dobra, lecimy. 3 minuty łapiecie? Dobra. Postaram się nie zostać złapany w 3 minuty. Jest to w ogóle jakiś czas? Albo tędy pojadę, może. Dobra. Nie mogę teraz patrzeć na czat za bardzo. Dajcie mi chwilę. Bo jestem teraz pociągiem. Albo nie, tędy pojadę. O. Czemu by nie? Od razu Clucking Bell, nie? O. Dobra. A teraz na komisariat w ogóle pojadę. Czemu by nie? Pewnie, że tak. Czy mogę tu wjechać? Dobra. O. Ja tylko nie wiem, czy tam u góry jest, jak to jest zrobione. Mam nadzieję, że będę mógł zjechać. O, Matis. Ups. Dobra. Teraz pojedziemy tutaj tędy, teraz tędy. Teraz tędy. Oho. Kogoś zahaczyłem. Czemu mam jechać na lotnisko? Proszę cię, jeszcze czas jest na to, żeby jechać na lotnisko. Co ty mówisz w ogóle? Dobra. O, się ciepło mi zrobiło. Myślałem, że we mnie wjadą teraz, zatrzymają. Dobra. I teraz może... Tutaj? Wow! Nie zwróciłem uwagi. Oho. Oho, oho, oho! O kurczę, już może strzelać! No to lecimy. To lecimy na lotnisko. Jak on już może strzelać... Ja już uciekam. Ogólnie chyba też wydłużyli troszkę czas tutaj, jeżeli chodzi o ucieczkę. Bo kiedyś mam wrażenie, że było krócej chyba. Że szybciej mijał ten czas i trzeba było jechać po prostu na lotnisko. O, i teraz mam komunikat dopiero. Widzisz? Idealnie sobie wyznaczyłem czas. Dobra. Okej. Okay. Dobra, dobra, dobra. Dobra, teraz jestem już, że tak powiem, nietykalny. O. Dobra, mamy to. O, udało się. Przeglądałem mecz Polska versus Estonia. Daj spokój, nie oglądałem. Nie, co ty? Nie, ale słyszałem. Oh. Dobra. O, ja cię. Zrobiliśmy to. Lecę w Bieszczady teraz. Dobra, słuchajcie, moi drodzy. Ja myślę, że tym symbolicznym akcentem kończymy dzisiaj. Mamy, no, może niecałe 2 godzinki. Ale w takim razie kończymy, bo ja już muszę iść zjeść kolację jakąś. Głodny jestem, jak nie wiem. Nikt mi kolacji nie przyniósł w ogóle, więc...
O co chodzi, nie? Dobra, słuchajcie, miłego weekendu wam życzę, zapraszam oczywiście na live'a za tydzień o godzinie 18. Jeszcze potwierdzę, co będzie, oczywiście dzień pewnie przed albo w dniu live'a, ale oczywiście też codziennie odcineczki lecą o godzinie 14, również zapraszam. Jutro będzie Forza, a w niedzielę będzie niespodzianka, więc o 14 zerknijcie. Tak, dokładnie. Dobra, słuchajcie, no to co, to miłego weekendu w takim razie, trzymajcie się, pa pa.